Jahwe Rofa, mówi: powstań i chodź. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. Psalm 103, wersety 2-3. I oto przynieśli mu sparaliżowanego, leżącego na łożu. Gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego: ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje. A oto niektórzy z uczonych w piśmie pomyśleli sobie: ten bluźni. Ale Jezus, przejrzawszy ich myśli, rzekł: dlaczego myślicie źle w sercach swoich? Cóż bowiem jest łatwiej, czy rzec: odpuszczone są grzechy twoje, czy rzec: wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego: wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. Ewangelia według Mateusza, 9 rozdział, 2-6 wersetu. W tej niezwykłej relacji o uzdrowieniu paralityka widzimy przytłaczający dowód na to, że Jezus jest Jahwe. Ponad 1000 lat przed tą historią opisaną w Ewangelii, król Dawid, słodki psalmista Izraela, napominał swoją duszę, by błogosławiła Jahwe i nie zapominała o wszystkich jego dobrodziejstwach. Dawid chciał wychwalać Jahwe, który obiecał przebaczyć i uzdrowić lud izraelski, ponieważ tylko on mógł odkupić ich życie od zniszczenia i odnowić ich młodość jak u orła. I tylko on mógł odsunąć od nich ich przewinienia tak daleko jak wschód od zachodu. I to mówi nam między innymi psalm 103, wersety 2-12. Jednak za dni Syna Człowieczego Izrael został znacznie ograniczony przez swój grzech. Narodowe królestwo przeminęło, byli deptani przez pogan i panowała nędza. Jednak Jahwe nie zapomniał o swoim ludzie. On, jak oświadczył psalmista, przebaczy ich grzechy i uleczy ich choroby. Biedny paralityk był doskonałym przykładem służby Jahwe wśród ludzi, ale także tego, co on jeszcze zrobi dla nich w przyszłym wieku, w przyszłym dniu. John Nelson Darby w jego Synopsis of the Bible uwypuklił to zdarzenie z Ewangelii według Mateusza, komentując w ten sposób. W rozdziale 9, podczas gdy działał w charakterze i według mocy Jahwe, jak czytamy w psalmie 103, przedstawiona jest rzeczywista łaska sama w sobie wobec nich i dla nich, w której on przyszedł. To nadaje charakter jego służbie. On przedstawia się Izraelowi jako ich prawdziwy odkupiciel i wybawiciel. I aby udowodnić swój tytuł, któremu niewiara już się sprzeciwiała, do bycia tym błogosławieństwem dla Izraela i do odpuszczenia wszystkich ich nieprawości, które wznosiły barierę pomiędzy nimi a ich Bogiem. On dokonuje drugiej części wersetu i uzdrawia chorobę. I tak czytamy w Słowie Bożym. Jest jeszcze jedna wskazówka w tym fragmencie, że Jezus jest Jahwe. Wszechwiedza, nieskończona wiedza Pana Jezusa, niedowiarstwo i krytyka Pana Jezusa przez uczonych w piśmie nie były wypowiadane słyszalnie, gdyż Mateusz zapisuje, że Pan Jezus widział ich myśli. Taka wszechwiedza wynikała z faktu, że był on boską osobą,
wiedział, co było w ich sercach. Ci przywódcy religijni nie potrafili odpowiedzieć na pytanie Pana Jezusa, co było łatwiejsze, albo powiedzieć drugiemu, że jego grzechy zostały odpuszczone, albo uzdrowić jego sparaliżowane ciało. Oczywiście, tylko Bóg mógł zrobić jedno i drugie. Po tym, jak naród izraelski został uwolniony z Egiptu, Jahwe przemówił do nich w Mara. Powiedział im, że jeżeli będą mu posłuszni, to zachowa ich od chorób, które dotknęły ludność Egiptu, jak mówi druga księga Mojżeszowa. XV rozdział, 26 werset. Należy uważnie zwrócić uwagę na powód takiego postępowania, bo ja jestem Jahwe, który cię uzdrawia. Wyrażenie to jest w rzeczywistości boskim imieniem w języku hebrajskim. Jahwe Ropa. Jahwe, który leczy. Bóg obiecał narodowi izraelskiemu fizyczne błogosławieństwa, jeśli będzie posłuszny i przekleństwo fizycznych utrapień, jeśli będzie nieposłuszny, bo tak mówi nam przecież piąta księga Mojżeszowa, 7 rozdział, 12 do 15 wersetu oraz werset 28. Te obietnice błogosławieństw i przekleństw były oczywiście związane ze Starym Przymierzem i nie mają zastosowania do nas dzisiaj, którzy nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską. Jednak, gdy Pan Jezus był na ziemi, Jego lud bardzo cierpiał, co widać w relacjach ewangelicznych. Byli w niewoli u Rzymian, choroby i ubóstwo obfitowały. Jakże Pan Jezus ulżył ich cierpieniom. Prawdziwie był On Jahwe Rofą pośród nich. Co za łaska. Byli nieposłuszni jak zawsze i cierpieli pod przekleństwem prawa jak zawsze. Nie zasługiwali na Jego obecność jak zawsze, ale Jahwe Ropa poruszał się wśród nich w duchu łaski przez łaskę. I to łaska po łasce. Ponieważ prawo przyszło przez Mojżesza, ale łaska i prawda przyszła przez Jezusa Chrystusa, jak mówi Ewangelia Jana, 1 rozdział 16 do 17 wersetu. Z relacji tego uzdrowienia wynika, że Jezus jest Jahwe. Cztery Ewangelie pełne są podobnych zdarzeń, w których choć nie jest powiedziane wprost, że Jezus jest Jahwe. Widzimy raz po raz niezwykłe dowody na to, że w Jego służbie jest to wyraźnie uwidocznione. Wystarczy jeden przykład, zanim przejdziemy do innego tematu. Na przykład w Psalmie 107, wersety 25-30 jest mowa o Jahwe, że rozkazuje on burzy na morzu. Marynarze, którzy wzywali Jego imienia w czasie burzy, zostali uratowani. Sprawił, że burza stała się spokojna, a fale morskie uciszył. Cieszyli się, że wody były spokojne, a On doprowadził ich do upragnionej przystani. Jeśli czytelnik Słowa Bożego weźmie do serca te słowa, porówna to z relacją Pana Jezusa z uczniami w czasie burzy na Jeziorze Galilejskim, kiedy to On zgromił wiatr i rzekł do morza: pokój, niech się uspokoi. I wiatr ustał i nastał wielki spokój, jak mówi Ewangelia Marka, 4 rozdział, 39 werset. Jest to najbardziej uderzające i godne uwagi. Odpowiedź uczniów była: cóż to za człowiek, że nawet wiatr i morze są mu posłuszni. 4:41 Marka. Tak, rzeczywiście, cóż to za człowiek. Był to
nikt inny jak tylko Jahwe, Bóg Izraela, który przyszedł, jak obiecał, aby wybawić swój lud. I tak uzdrowiciele wiary, a modlitwa wiary to też jest ważny konflikt. Dzisiejszy świat chrześcijański obfituje w fałszywe nauki i praktyki dotyczące tak zwanego uzdrawiania. Ci, którzy opowiadają się za znakami i cudami lub którzy promują swoją własną posługę uzdrawiania w wierze, przyciągają duże rzesze zwolenników. Niestety jest wiele błędów moralnych i biblijnych w tym ruchu. Ewangelia dobrobytu jest fałszywą nauką, która często charakteryzuje te grupy, nie wspominając o częstych skandalach moralnych i finansowych, które regularnie wychodzą na jaw. Jednak ekstremizm, jaki ci chrześcijanie przejawiają w kwestii uzdrawiania, ma wszechobecny wpływ na większą liczbę chrześcijan niż tylko ich własne kręgi dzięki nowoczesnym mediom elektronicznym. Stwierdzamy wyraźnie, że w Piśmie Świętym nie ma czegoś takiego jak służba uzdrawiania, w której jedynym celem jest powiększenie majątku uzdrowiciela, z bardzo złudnymi dowodami na wyniki, ale z wieloma dowodami na gromadzenie bogactwa przez ich, w cudzysłowiu, służbę. Jedną z dominujących nauk wśród nich jest to, że rzekomo chrześcijanin nigdy nie powinien zachorować lub nie powinien domagać się choroby. Fałszywą doktryną leżącą u podstaw tego jest przekonanie, że fizyczne uzdrowienie zostało zapewnione w zadośćuczynieniu. Tekst, który jest stale używany na poparcie tej tezy, brzmi: a jego ranami jesteśmy uzdrowieni. Izajasza 53, werset 5. W wypowiedzi Izajasza nie ma w ogóle nic o fizycznym uzdrowieniu z chorób. Pierwszą i najważniejszą rzeczą, która wymagałaby naprawy, jest kwestia naszych grzechów. My, którzy byliśmy duchowo i moralnie chorzy, zostaliśmy uzdrowieni dzięki dziełu Chrystusa na krzyżu. Głównym odniesieniem w księdze Izajasza 53 jest jednak naród izraelski i jego przyszłe błogosławieństwo, gdy fragment ten jest czytany w jego kontekście. Ktoś słusznie powiedział, że tekst Pisma Świętego bez kontekstu jest pretekstem. Jest to prawdziwe powiedzenie. Izrael wyzna w przyszłym dniu, że ukryli swoje twarze przed nim i że uznali go za dotkniętego, uderzonego przez Boga i strapionego, jak mówi nam Księga Izajasza 53 rozdział od 3 do 4 wersetu. Spojrzą wstecz i wyznają swoje odrzucenie Chrystusa. Wtedy rzeczywiście zostaną uzdrowieni i przywróceni do swojej ziemi w tysiącleciu, w czasie Nowego Przymierza. Ostatecznie dzieło Chrystusa na krzyżu przyniesie uzdrowienie temu staremu światu, który obecnie wzdycha i trudzi się przy porodzie, i skutecznie wyzwoli go ze psucia niewoli. List do Rzymian 8, rozdział 21 do 22 wersetu. Apostoł Paweł mówi dalej: my także, którzy mamy pierwsze owoce ducha, nawet my sami wzdychamy w sobie, niecierpliwie oczekując odkupienia naszego ciała, jak to mówi nam list do Rzymian 8:23. My także, którzy mamy pierwsze owoce ducha, nawet my sami wzdychamy w sobie, niecierpliwie oczekując odkupienia naszego ciała, jak mówi list do Rzymian 8:23. Bardzo ważne jest to, że nie tylko grzeszny świat cierpi z powodu choroby i śmierci, ale również wierzący. Oczywiście to się zmieni w momencie, kiedy zacznie się nowe przymierze. Nowego przymierza jeszcze nie ma, więc dopóki nowego przymierza jeszcze nie ma, no to mamy choroby i śmierć. Mamy Ducha Świętego,
który zapewnia nas, że ostateczne odkupienie, zmartwychwstanie naszych ciał zbliża się, nadchodzi. Tymczasem jęczymy i cierpimy tak samo jak wszyscy inni. Chrześcijanie chorują, cierpią, doświadczają tragedii, czasem nawet umierają w młodym wieku lub dla większości w końcu starzeją się i umierają. Czyż nie jest tak? Zaprzeczanie temu byłoby złudzeniem. No ale są tacy, którzy twierdzą, że już jest nowe przymierze i uważają, że już teraz dziecko może bawić się nad jamą żmii, albo że lew razem z barankiem może iść na spacer, nie robiąc mu krzywdy. Nawet jeśli doświadczamy uzdrowienia w naszych ciałach, to w najlepszym wypadku jest ono tylko tymczasowe, ponieważ w pewnym momencie umrzemy, chyba że Pan Jezus Chrystus przyjdzie przed tym czasem, bo nie wszyscy będziemy spać, jak mówi nam Słowo Boże. Czekamy, ale w międzyczasie wzdychamy. Łazarz został wskrzeszony z martwych, co było niezwykłym cudem. Większym nawet niż uzdrowienie, na które początkowo liczyły jego siostry. Tak mówi m.in. Ewangelia Jana, 11 rozdział 21 do 32 wersetu. Łazarz jednak nie jest już z nami. Być może dożył sędziwego wieku, ale podupadł na zdrowiu z powodu wieku lub choroby i w końcu zmarł, umarł. Jego duch jest teraz w niebie, a ciało w grobie w ziemi Izraela, czekając na zmartwychwstanie. Gdyby chrześcijanie nigdy nie powinni chorować, to wielu bardzo starych ludzi nadal chodziłoby po ziemi, w tym Łazarz. Kolejną rzeczą, którą dowiadujemy się z zapisów Pisma Świętego, jest to, że historycznie rzecz biorąc, w Słowie Bożym nastąpiło osłabienie znaków, cudów i uzdrowień, gdy era apostolska zbliżała się do końca. Gdy Paweł zbliżał się do końca swojego życia, mówił, że zostawił w Milecie chorego Trofima. Jego syn w wierze, Tymoteusz, miał często dolegliwości żołądkowe, a on zalecał używanie wina w celu złagodzenia objawów. Dlaczego nie uzdrowił tych drogich mu osób? Dał swojemu współpracownikowi Łukaszowi piękne i opisowe imię, gdy nazwał go umiłowanym lekarzem. Tak więc medycyna, taka jaka była w tamtych czasach, nie była odrzucana. Paweł również prosił o usunięcie ciernia w jego ciele, ale Pan powiedział mu, że jego siła stała się doskonała w słabości. Tak mówi przecież drugi list do Koryntian, 11 rozdział 9 werset. Powinniśmy również wspomnieć o chrześcijanach z Koryntu, którzy byli słabi i chorowici, aczkolwiek z powodu szczególnych okoliczności Bożej dyscypliny wśród nich. Tak więc i te, i inne przykłady są zapisane dla nas, aby pokazać nam, że nawet w czasach apostołów nie każdy wierzący zawsze był uzdrawiany. Mało tego, jak brat Harald Herr kiedyś zaznaczył w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich, ani jeden przypadek uzdrowienia nie odnosił się do wierzącego, tylko zawsze do ludzi ze świata. Niewątpliwie z powodu błędów różnych błędnych resortów uzdrawiania oraz charyzmatycznych nauczycieli i kaznodziejów, o których wcześniej mówiłem, wielu szczerych chrześcijan zignorowało lub całkowicie zaniechało praktyki modlitwy za chorych. Być może istnieje uzasadniona obawa przed popadnięciem w te błędy lub skrajności i być może z tego powodu doszło do przesadnej reakcji, w wyniku której uzdrowienie było czasami całkowicie ignorowane lub zaniedbywane. Jednak wiara w Boga nigdy się nie myli, a Jakub uczy nas, że modlitwa wiary zostanie wysłuchana. Czy ktoś z was jest chory, niech zawoła starszych zboru i niech się nad nim modlą, namaszczając go olejem w imię Pana. A modlitwa wiary uratuje chorego i Pan go podniesie, jak mówi list do List Jakuba, 5 rozdział, 14 werset do 15 wersetu. Zauważmy,
że nie robi tego uzdrowiciel podczas kampanii czy krucjaty, ale starsi lokalnego zgromadzenia wierzących. I co ważne, nie jest to inicjowane przez starszych, ale przez chorego. Niech wezwie starszych. Ta praktyka nigdy nie została zanegowana ani anulowana przez Pana. Rzeczywiście On się nie zmienia i nadal jest Jahwe Robha dzisiaj. W rzeczywistości we wczesnych dniach tak zwanego ruchu braci działano zgodnie z tym. John Nelson Darby napisał w liście: znam dwa przypadki namaszczenia olejem przez prośbę. Jeden w Plymouth, drugi w Szwajcarii. W obu przypadkach ciało zostało pobłogosławione. Byliśmy świadomi, że nie jesteśmy urzędnikami czy starszymi, ale oparliśmy się na Panu, zrzuciliśmy się na Pana. Może lepiej, oparliśmy się na Panu. To jest modlitwa wiary, która uzdrawia, ale to uzdrawia Pan Jezus. Nie jest powiedziane, gdzie powinno być namaszczenie. Powinniśmy pamiętać, że to, co opisuje tutaj John Nelson Darby, miało miejsce w czasie przebudzenia i w okresie odzyskiwania wielu praw dla Kościoła. W innym miejscu John Nelson Darby pisze: list Jakuba, 5 rozdział, może być stosowany tam, gdzie jest wiara, aby to zrobić. Wiem, że tak się stało, że użyto oleju w dwóch przypadkach, gdy sami o to prosili. Mówi dalej, że rzeczy tej natury, cudowne uzdrowienie chorych, są często związane z początkiem przebudzenia lub odrodzenia. Oczywiście nie ma dzisiaj takich samych manifestacji mocy jak w czasach apostolskich, ale mimo to modlitwa wiary, o której pisze Jakub i jego instrukcje, aby ją regulować, trwają dla tych, którzy mają wiarę. Mówiąc to, w żaden sposób nie osłabiamy, nie oczerniamy zawodu lekarza, wśród którego jest wielu wierzących w Biblię chrześcijan, i cieszymy się z ulgi w cierpieniu, jaką daje współczesna wiedza medyczna. Ale nigdy nie powinniśmy przestać wyznawać prawdziwej wiary w naszego Jahwe Robha, wielkiego lekarza, który jest ponad wszystkim. I niektórzy tłumaczą ten hebrajski jako Jahwe Robha. W czasach apostolskich istniały dary uzdrawiania, o czym mówi nam pierwszy list do Koryntian, 12:9. Także warto dla studium przeczytać Izajasza 1:5, pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 51 wiersz, w porównaniu z pierwszym listem do Tesaloniczan, 4:17, a także drugi list do Tymoteusza, 4:20, i pierwszy list do Tymoteusza, 5:23, i pierwszy list do Koryntian, 11:30.